Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Prezydent miasta wręczył nauczycielom akty mianowania oraz nagrody i wyróżnienia. Podziękował za trud włożony w dbałość o wysoki poziom miejskiej oświaty. To jest taki moment, w którym możemy się przyglądać, jak ta edukacja w danym mieście czy w danym gminie, samorządzie wygląda. Jeżeli chodzi o Wejherowską, to powiem szczerze, że ona bardzo dobrze się rozwija. Jesteśmy dumni z tej edukacji. Mamy wielkie osiągnięcia, czy poprzez w różnych olimpiadach, które występują, ale też na szczeblu sportowym. Jest to taki moment, że można podziękować wszystkim tym, którzy się tak bardzo mocno włączają. Wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom. Z całego serca dziękuję. W części artystycznej, która uświetniła obchody Dnia Edukacji Narodowej w Wejherowie, wystąpił Maciej Miecznikowski. Urząd Miasta i firma Opec podjęli wspólne działania, które mają pomóc w wymianie pieców węglowych na bardziej ekologiczne. Podał, ile minimalnie tych przyłączeń musi być, aby ta inwestycja była ekonomicznie uzasadniona. My te informacje w tej chwili powiesiliśmy na naszej stronie internetowej. Zamieściliśmy tam również taki wstępny formularz, aby nasi mieszkańcy mogli napisać do nas, że faktycznie przy tych kosztach, które tam podaliśmy, chcieliby tego podłączenia do Opec. Przyłączenie jest możliwe w kilku częściach miasta, m.in. ulicy Sikorskiego, Przybędowskich, Reformatów, Gryfa Pomorskiego, ulicy Sobieskiego, Dardowskiego, Narutowicza, Staromłyńskiej, Obrońców Wybrzeża i Borowieckiej. Szacunkowy koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej wynosi około 12,5 tysiąca złotych plus umowa przyłączeniowa. Urząd Miasta Wejherowa nie będzie partycypował w kosztach przyłączeń. W Ratuszu Miejskim odbyła się 26. sesja Rady Miasta Wejherowa. Początkowo pracy radnych przyglądała się grupa młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, którzy do Polski przyjechali w ramach projektu Wizyty Studyjne w Gdyni. Młodzież badała przede wszystkim strukturę polityczną w naszym kraju, a dokładnie w samorządzie. Stąd ich wizyta na sesji. Radni debatowali m.in. nad przyjęciem zmian w planie budżetowym miasta na 2016 rok. Zmiany te dotyczą m.in. zwiększenia dotacji na modernizację wejherowskiej kolegiaty. Będziemy zwiększali dofinansowanie wejherowskiej kolegiaty, remont dachu, gdzie inwestor stwierdził, że należy tę całą inwestycję wykonać jednorazowo, bo nie można przecież robić w częściach, a zostały środki z innego zadania, które zostały niewykorzystane, więc zostały przeniesione i 100 tysięcy zwiększamy budżet na remont dachów wejherowskiej kolegiaci. Była też uchwała dotycząca podatków, te jednak nie zostaną zwiększone. Przyznano także dotacje na renowację kolejnych wejherowskich kamienic.